Dziś jest piątek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Kolekta na ten dzień brzmi następująco. Wszechmogący Boże, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy powściągali nasze zmysły od grzesznych nadużyć i z Twoją pomocą zachowywali słowa życia wiecznego. Ta modlitwa przypomina nam, że wszystko w naszym życiu jest łaską. Bez obecności Pana Boga nie jesteśmy w stanie rozpocząć żadnego dobrego dzieła. Pamiętajmy jednak też o tym, że chrześcijaństwo jest drogą, a więc podążaniem za Jezusem, z którym pozostajemy w nieustannym dialogu. To oznacza, że łaska w naszym życiu musi spotkać się z naszej strony z odpowiedzią. Jest nią wiara na Słowo Boga, które słyszymy. Pierwszym słowem, pierwszym przykazaniem Pana Boga są słowa Szema Izraele, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg Twój jest Panem jedynym. Skoro tak, to należy Jego Słowo uznać za największy autorytet w naszym życiu. Potrzebujemy do tego nieustannego ćwiczenia się w dobru, wstawanie z upadków i ponowne wybieranie Pana Boga to sposób, w którym eliminujemy nasze wady, a w ich miejsce pojawiają się cnoty, a więc sprawności moralne, dzięki którym z łatwością jesteśmy wciąż otwarci i dyspozycyjni wobec natchnień Ducha Świętego.